Dzień dobry, witam serdecznie, wszystko się zgadza, to ja jestem Jarosław, także będę mówił o druku trójwymiarowym i o firmie Technology Applied. Słów kilka na początek, Technology Applied jeszcze niedawno to był startup, który zajmował się wykonywaniem i produkcją części na zamówienie z druku trójwymiarowego. Druk trójwymiarowy w przeciwieństwie do tego, co sobie wyobrażamy, ja będę mówił o technologii SLS przede wszystkim dlatego, że większość tak jakby wyobrażenia na temat druku 3D to jest wyobrażenie na temat tych drukarek, które się często pokazuje w telewizji, żyłka sobie jeździ, maszynka sobie jeździ, jakiś wazon tam się robi, to jest drukarka 3D. Otóż niestety nie jest to prawdą jest to troszkę szkodliwe dla całej branży, dlatego że te drukarki niskobudżetowe to nie są, że to są drukarki, ale to nie są drukarki do pracy. Drukarka do pracy to jest między innymi drukarka Typu SLS e, w, drukująca, czyli selektywnego spiekania proszków e, laserem. Jest to urządzenie, które samo w sobie waży około 3 ton. Wygląda jak szafa, i jego zasada działania jest zupełnie inna. Jak możemy zobaczyć na slajdzie, wygląda to w taki sposób, że sproszkowany materiał, w tym wypadku poliamid, nakładany jest warstwą na stół roboczy. Tam wypalany jest kształt. Nakładana jest następna warstwa, znowu wypalany jest kształt. To jest troszkę tak, jakbyśmy sobie z kartki papieru wycinali kształt, później następny i następny i nakładali na siebie, i w ten sposób powstaje nam detal w trójwymiarze. W tym wypadku jest jeszcze przewagą fakt, a może słów kilka o urządzeniu, jak to wygląda. Tutaj e, ja mam tu laser. Czy nie? Tak? W którym przycisku? Mogę klikać lasowo, to się dowiem. A w tym dobra, super. Jeżeli chodzi o urządzenie, to tu mamy komory zawierające materiał. Tu mamy komorę roboczą. Tu mamy komorę, w której obniża się stół. A w tym miejscu znajdują się komory zrzutowe materiału. Więc jak widać, jest to urządzenie, które wygląda zupełnie inaczej pod tym kątem. Tak wygląda komora. Robocza z perspektywy przygotowywania produkcji. Czyli my możemy produkować detale wszystkie naraz obok siebie, jedne nad drugimi, dlatego że te detale funkcjonują w takiej zawiesinie prochu, który powrot, z powrotem ten, który nie jest zużyty, wraca do systemu, a ten, który został spieczony laserem, jest produktem. I jaką dzięki temu. Mamy przewagę, i tutaj mamy yy, pokazane technologię FDM, technologię SLA i technologię SLS. Jeżeli chodzi o te technologie, to tak jak widzimy w technologii FDM, widoczna jest warstwica, to jest punkt pierwszy. Widoczne są materiały podporowe, które trzeba urwać, to jest punkt drugi. I punkt trzeci jest taki, że w technologii FDM warstwa raz nałożona, później nakładana kolejna, nie spaja się ze sobą w takiej strukturze jak w technologii SLS. SLS laserem. Paja warstwę górną 7 warstw niżej. Oznacza to, że detal we wszystkich trzech osiach: w osi x, y i z e, jest spójny. Jest w zasadzie taki sam jak detal z wtrysku słowem wstępu, a propos tego, co będę mówił, dlatego, że chciałem zarysować, jak wygląda y, przemysłowy druk trójwymiarowy, że ja nie będę tutaj mówił o małych drukarkach na żyłkę, tylko teraz komu to jest potrzebne, po co to jest potrzebne, czy to jest rewolucja, czy to jest ewolucja e, i czym tak naprawdę druk 3D jest, bo wszyscy się pewnie troszkę nasłuchaliśmy na temat druku trójwymiarowego, jeżeli chodzi e, o te materiały popularne, naukowe, tak, każdy się dowiedział, że można wszystko, można na drukarce 3D zrobić drukarkę 3D, o mój Boże, jakie to jest fajne, Natomiast to nie do końca tak. Ech. Czy to jest drogo i czy to jest tanio? Czy to jest szybko, czy to jest wolno, i czy to jest rewolucja? Na początku powiem, e, czy to jest drogo, czy to jest tanio. Otóż i tak, i tak. Czyli wszystko, wszyscy ci, którzy, <grytanie> dokładnie, wszyscy, wszyscy ci, którzy mówią, że, wszyscy, wszyscy ci, którzy mówią, że druk 3D jest tani. E, Trochę się mylą. Różnica jest następująca. Między innymi naszym klientem jest tutaj firma Promotech. Oni wiedzą, jak korzystać z druku trójwymiarowego. Natomiast wygląda sytuacja w taki sposób, że w technologii wtrysku jest, w technologii wtrysku trudno jest zacząć. Wymagany jest czas, wymagane są pieniądze, dlatego że koszty wytworzenia narzędzia, czas spędzony na, na, na wytworzeniu narzędzia. To wszystko powoduje, że koszt detalu per detal jest bardzo wysoki, kiedy tych detali jest mało. Natomiast jak ich się robi więcej, to ten koszt znacząco maleje. No bo zrobiliśmy formę za 60 tysięcy, zaprojektowaliśmy, zrobiliśmy cały proces narzędziewania, no i już wtryskujemy 80 groszy, 80 groszy, 80 groszy i tak dalej, i tak dalej. W druku trójwymiarowym jest inaczej. W druku trójwymiarowym zaczynamy od. Kwoty tak naprawdę za centymetr sześcienny i jest to wartość liniowa. Oznacza to, że detal, który kosztuje na przykład w tym wypadku 21 zł, on będzie kosztował 21 zł, trzeci będzie kosztował 21 zł, piętnasty będzie kosztował 21 zł i tysięczny też będzie kosztował 21 zł. I nawet jeżeli ja będę obniżał tą cenę, żeby dać rabat. To mnie ten detal w wykonaniu dalej będzie tyle samo kosztował. Czyli to jakby, wynik, tak jakby spadek cenowy wynika tylko z obniżenia marży, dlatego że klient dużo zamówił, a nie wynika z tego, że technologia rozpędzając się staje się tańsza. I tak wygląda sytuacja w, w kwestii rozkładania się kosztów w przemysłowym druku trójwymiarowym. Kilka punktów. Konieczność wytworzenia narzędzia, tak jak powiedziałem, ograniczenie możliwości konstrukcyjne, to też jest fajny podpunkt. Powiem raz wytworzona forma produkuje dany detal. Jeżeli musimy detal zmienić, to o ile detal zmieniamy, tak, że możemy frezem jeszcze z formy zdjąć, to jest pół biedy. Natomiast do formy już dołożyć raczej nie możemy. W związku z czym raz stworzona forma to jest detal, który tak musi wyglądać, bo mamy formę, zainwestowaliśmy to. W druku trójwymiarowym tego nie ma. W druku trójwymiarowym detal może dzisiaj wyglądać tak, jutro tak, a pojutrze jeszcze inaczej. Cena jest za centymetr sześcienny, w związku z czym ta elastyczność inżyniera i czy konstruktora wynikająca z możliwości funkcjonowania jest zupełnie inna. E, czasochłonny proces przygotowania, no ale niska cena części za sztukę przy dużych ilościach. Natomiast Druk 3D możliwość rozpoczęcia pracy od ręki, brak kosztów startowych, minimalne ograniczenia i liniowa cena za sztukę detalu. Możliwość rozpoczęcia pracy od ręki, co to oznacza? To oznacza, że my dostarczamy detale od 2 do 5 dni roboczych przy standardowych zamówieniach. Przy większych zamówieniach to jest dobierane indywidualnie, natomiast tak jak widać, to potrafi ktoś zamówić w piątek w poniedziałek dostać detal. Jeżeli chodzi o brak kosztów startowych, to jest to, co powiedziałem. Jeżeli chodzi o minimalne ograniczenia konstrukcyjne, to powiem o tym chwilę później. Szybko czy wolno? Otóż ech, i tak, i tak. <grych> Znowu, <grych> dlaczego szybko, dlaczego wolno? W druku trójwymiarowym szybko zaczynamy, bo możemy zacząć od razu, ale proces druku jest powolny, w związku z czym nim więcej mamy detali, tym więcej czasu nam to zabiera, dlatego że proces nie przyspiesza. W e, kwestii na przykład wtrysku sprawa ma się inaczej. Najpierw musimy poświęcić temu dużo czasu, właśnie na przygotowanie narzędzia i procesu. Później proces jest bardzo szybki, trwa około 30-40 sekund. I taka jest różnica. I znowu w zależności od tego, jak nam się śpieszy i gdzie jesteśmy na miejscu przecięcia jest próg opłacalności tego druku trójwymiarowego. Czy warto, czy nie warto w tą stronę iść? Zestawienie druku 3D z e, Później powiem, dlaczego to jest trochę niesłuszne, żeby tak zestawiać, ale dla przykładu chciałem pokazać, jak wygląda, e, wygląda proces e, czasowo. Tak? Jeżeli chodzi o, o, o frezowanie, dokładnie tego detalu, który jest ze zdjęcia, to mamy jakieś 90 minut, musimy zużyć 5 narzędzi, 240 minut e, ustawienie urządzenia, czas wytwarzania 11 minut, czas całkowity produkcji 5,5 godziny. Materiał ten sam robiliśmy w tworzywie. Jeżeli chodzi o druk, przygotowanie programu 5 minut, liczba narzędzi brak, sama drukarka, tak? pracuje optyka. Natomiast ustawienie urządzenia około 90 minut, czas wytwarzania 280 minut i tu jest ta różnica. E, całkowity czas produkcji 6 godzin i 25 minut, natomiast przy jednym detalu 580 zł i 208 zł. Taka jest różnica. A więc, czy to jest rewolucja, czy to jest ewolucja, i dlaczego zestawienie frezowania z drukiem nie jest do końca słuszne? Wynika to dlatego, że we frezie możemy osiągać znacznie, znacznie wyższe dokładności. W związku z czym bardzo często korzysta się z druku trójwymiarowego, najpierw drukując, później się dofrezowuje. Podobnie sytuacja ma się z wtryskiem. Czyli druk 3D nie jest rewolucją, ale okazał się świetnym. Zasto ma, ma świetne zastosowania w um, uzupełnianiu um, przemysłu, Na np. wkładki konformalne do form wtryskowych. Mamy formy wtryskowe, które chłodzone były w taki sposób, że kanały chłodnicze przechodziły tak, jak frezarka mogła sobie to wytworzyć czyli na, po linii prostej lub na kantach. E i tak musiał być chłodzony detal. Dzisiaj możemy wydrukować formę w taki sposób, że kanały wewnętrzne obtaczają detal. W związku z czym, na przykład, czas chłodzenia z przyspieszony jest o 30%, nawet do 70% zdarzają się takie przypadki, co powoduje, że dzięki drukowi zwiększyliśmy wydajność klasycznej metody produkowania. Problematyka wytwarzania. Przez to postaram się przejść szybko, bo. Nie chcę, żeby Mariusz gonił później, a jeszcze mam fajne rzeczy do powiedzenia. Cztery, tak? Dobra. Odkształcenia bardzo szybko. Odkształcenie typu twist to jest odkształcenie, w którym płaszczyzna przekręca się we własnej osi. Wygląda ono w taki sposób, e, w jaki prezentuje na zdjęciu. Dlaczego pokazuję odkształcenia? Dlatego, że to nie jest technologia genialna, w której odkształcenia nie ma. Większość rzeczy, które dzieje się z tworzywem w, w obrabianym termicznie w druku, to jest dokładnie to samo, co będzie się działo z tworzywem obrabianym termicznie we wtrysku. Typu wRAP. Detal nam się podwija do góry w taki sposób. Za dużo energii termicznej zostało zastosowane. Odkształcenia wy, wynikające z osi skalowania. Jako, że w urządzeniu trzeba przeskalować detal, podobnie jak we wtrysku trzeba przeskalować detal, bo ten detal się obkurczy po chłodzeniu, e, tu mamy ten problem, że parametry skalowania dla płaszczyzny X i Y są inne od tego z osi Z. To nie, nie trzeba tego zapamiętywać, ale. Przejdę do następnego slajdu. Wymiary i powtarzalność to wygląda sytuacja w taki sposób, że temperatura w komorze roboczej rozkłada się od najgorętszej do środku, do chłodniejszej na zewnątrz oraz od najgorętszej na dole komory, do chłodniejszej w górę komory. I co najważniejsze, dlaczego ta problematyka wymiarowa występuje w druku trójwymiarowym? Dlatego, że tutaj skala klasa dokładności to jest około IT13, dla uproszczenia to jest plus minus 0,3 mm na długości detalu przy standardowych detalach. Chodzi o to, że my produkujemy różne rzeczy naraz obok siebie. I gdybyśmy produkowali te same i w pełnej skali, to pewnie byśmy mogli dobrać wilgotność prochu, wilgotność materiału, temperaturę pomieszczenia, temperaturę wewnętrzną komory, wszystkie parametry, tak, że osiągnęlibyśmy znacznie lepsze produkty. Natomiast, przez to, że możemy produkować różne rzeczy naraz, w różny sposób ułożone, one oddziaływują na siebie nawzajem, powodują, że mamy mniejszą tak jakby, kontrolę nad tymi e, wymiarami. I to, tak jak powiedziałem, do tego, co ważniejsze, żeby z tym się wyrobić. Nowe możliwości druku, czyli gdzie ten druk jest najważniejszy. Personalizacja, topologia, przepraszam, powinna być masa, niewaga, ale było późno. E, niskie, koszty tak. niskie koszty startowe i konsolidacja. Kustomizacja w przemyśle. Mamy przykład linii produkcyjnej, tu wszystko jest wydrukowane. E, z tych rzeczy problematyka występująca w firmach przemysłowych. To jest przykład urządzenia e, linii rozlewania napojów. Mamy sobie na przykład rozlewnię, która ma kontrakt. Niech będzie kropla beskidu. Kropla beskidu ma kontrakt. Wszystko jest dopasowane do danego kształtu butelki. Marketing w tamtej firmie stwierdza, że zmieniamy butelkę. Teraz będzie to wyglądało inaczej. No i co? Wszystko fajnie, tylko co z tą linią produkcyjną wtedy, tak? Mamy wszystko do wyrzucenia. Popychacze, ślizgacze, chwytaki i tak dalej, i tak dalej. Wszystko musi się zmienić. Kiedyś był to ogromny problem, który nawet cofał tak jakby decyzję o na przykład zmianie nowego kształtu. Dziś. Takie detale, tak zwane części formatowe, my dostarczamy w 5 dni roboczych. Oczywiście w zależności od tego, kto je projektuje. Więc kastomizacja jest. Topologia. Jeżeli sobie spojrzymy na detal, to możemy osiągać kształty niemożliwe do osiągnięcia żadną inną metodą. W związku z powyższym, to jest w ogóle bardzo fajny detal, bo to jest detal natryskujący olej. Na po to, żeby się pierogi błyszczały w tym. Linia produkcyjna idzie i one natryskują detal na pierogi. W związku z czym możemy w jednym elemencie wy, wy, wykonać taki detal z takimi kanałami. To jest przekrój to jest detal. Cena takiego detalu 68 zł. Proszę sobie wyobrazić frezowanie tego albo zrobienie tego w jakikolwiek inny sposób. Bardzo ciekawa aplikacja. Otóż to, co widzimy, można sobie sprawdzić, to jest projekt też dofinansowany dla firmy Blue Dot Solutions, która produkuje oprzyrządowanie i elektronikę do satelit. Wyniesienie jednego kilograma w przestrzeń kosmiczną to 13 tysięcy euro. Wyobraźmy sobie teraz, wiedząc, mając tą wiedzę, którą powiedziałem, jak takie rzeczy są ważne. W tym wypadku. Tutaj ograniczenie to jest obudowa akumulatora akurat z zasadzeniem baterii i możemy sobie zobaczyć e, redukcję wagi przez zastosowanie takiej struktury siateczkowej. Generalnie detal wytrzymywał trochę mniej w tej osi, w której miał, ale no, o ile był lżejszy. Nowe możliwości. To, co widzimy na slajdzie, to jest chwytak. Po lewej stronie jest to chwytak do linii produkcyjnej pneumatycznej, który ma osadzenie, pneumatykę, chwyty stricte i no, można sobie, ja nie będę liczył, ale tyle trzeba zrobić detali, rurek i innych rzeczy, żeby ten chwytak miał ręce i nogi i wykonywał swoje zadanie. To jest dokładnie ten sam chwytak wydrukowany w jednym elemencie. Kanały pneumatyczne idą przez środek. Elementy rozszerzalne i elementy kurczliwe są zastosowane w taki sposób, że dzięki cienkiej ściance, tutaj jest 1,2 mm, one się rozszerzają i kurczą. Takie coś tworzy się kilka dni roboczy. My to robimy na przykład dla Nestla. Tu jest fajna i ciekawa aplikacja. My jej nie robiliśmy. To jest druk trójwymiarowy z metalu, ale zawsze lubię ją pokazywać, bo to jest redukcja, redukcja kanałów przeprowadzania oleju. Prawdopodobnie zdaje się, że dla urządzenia rolniczego Natomiast redukcja wagi z y, 30 kilo do 5,5 kilo w taki sposób, że detal wydrukowany ma wydrukowane tylko kanały. Nie ma, nie, nie ma całej tej masy elementów y, niepracujących w detalu, które ważą, trzeba je wozić, trzeba za to, tak jakby urządzenie potrzebuje energii, żeby to dźwigać. W związku z czym ta ergonomia bardzo kuleje w tym elemencie. Konsolidacja. Wytworzenie na przykład takiego detalu w normalny sposób wymaga raz, dwa, trzy, cztery, pięciu części najmarniej pewnie więcej. To jest dokładnie podobny detal. Zrobiony w jednym detalu. Już tak? No ale ja też jestem bardzo blisko końca. Podobny detal. Fajny przykład można zobaczyć na własne oczy. Jesteśmy sponsorem cerbera na Politechnice Białostockiej. To jest bolid, tam są wloty powietrza. My robiliśmy te wloty powietrza, to jest wszystko robione w jednym elemencie. Prototypowanie, no to nie będę dużo się tutaj rozwodził, to jest po prostu wykonywanie prototypów i prace rozwojowe. A komu to potrzebne i do czego? To są nasi klienci, między innymi. I mamy tak: Pilkington e, wytwarza elementy e, osadzenia lutowania. PGZ, no to jako grupa, natomiast my dostarczamy do fabryki broni łucznik, dostarczamy do Dezametu, WB Electronics. Mamy klasyfikację ITAR, czyli możemy dostarczać do amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, dlatego Lockheed Martin. Nawet krosno szkło wykonuje z fotopolimerów transparentnych detale u nas. Tak to wygląda. Firmy tego potrzebują. My jeszcze niedawno byliśmy startupem, teraz już startupem nie jesteśmy. Choć nie ma o czym mówić. Jesteśmy małą firmą, która budowana jest od zera. Ale fakt jest taki, że ten rynek będzie już realnie strategicznie cały czas. Dlatego, że my odpowiadamy na takie potrzeby przemysłu, jak szybkość reakcji, czas reakcji e, w, i wszystkie tak jakby ograniczenia możliwości, które są potrzebne. Mariusz już jest na podwyższeniu, co oznacza, że ja. Dziękuję za uwagę.